Dzień dobry, jesteśmy i będziemy rozmawiali o kinie, bo troszeczkę przenosimy to wszystko, co tworzymy w ramach kina do internetu, do przestrzeni wirtualnej. Fantastyczny gość dzisiaj z nami, za chwilkę będę przedstawiał, ale rzecz pierwsza, bardzo ważna. Tak, można nas oglądać w przestrzeni wirtualnej, tak, będziemy tutaj obecni już nie tylko i wyłącznie przez ten seans i krótką chwilę po seansie, żeby porozmawiać o tym filmie, ale można będzie do nas wracać i tak to sobie będzie trwało, bo odrobinę pandemia nas do tego zmusiła, a my staramy się dostosować do tych wymogów, które zostały postawione przed nami i no i chcemy być z Państwem. Chcemy razem oglądać filmy, chcemy razem rozmawiać o tych filmach. Chcemy zapraszać do tego, żeby to oglądanie filmów było nie tylko i wyłącznie samym seansem, ograniczonym tylko i wyłącznie do startu i do końca danego tytułu, ale żeby też potem wracać myślami, wracać słowami do tego filmu, żeby rozmawiać z najbliższymi, żeby dzielić się z nami swoimi uwagami. Bardzo prosimy, bardzo zapraszamy. Po to jest to spotkanie, po to mamy ze sobą, z nami fantastycznego gościa i dlatego będziemy o tym rozmawiali. A ja już przedstawiam. Spotykamy się wirtualnie. Naszym gościem jest Kaja Klimek. Kaja była z nami już podczas przejść, podczas drugiej odsłony Festiwalu Przejścia. Dzisiaj jest znowu razem z nami. Dzień dobry, Kaju. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że się spotykamy. Kaja wie wszystko o filmach, naprawdę wie wszystko o filmach. Ona podpowiada reżyserom, scenarzystom i w ogóle wszystkim na świecie, a teraz będzie rozmawiała razem z nami. Bardzo się cieszymy z tego, Kaja. Troszeczkę przesadziłeś z tym podpowiadaniem twórcom, ale tak, zdecydowanie rozmawiać o filmach lubię najbardziej na świecie. Szkoda, że muszę to robić ze swojego domu w tym odcinku, ale wierzę, że znowu się spotkamy, tak jak się spotkaliśmy przy okazji festiwalu, bo było naprawdę super. Także cieszę się i dziękuję za zaproszenie. Z taką samą radością wracamy do tych chwil i tak oczywiście planujemy, że tej jesieni, tej już przyszłorocznej jesieni, ale tej najbliższej dla nas jesieni spotkamy się w świecie realnym i znowu będziemy sobie rozmawiali o jakimś kolejnym tytule. Także jest z nami Kaja, no i wszystko jest tłumaczone oczywiście na polski język migowy. Jest z nami Alicja Szurkiewicz. Alicja przetłumaczy każde jedno słowo tak, żeby wszyscy z Państwa, którzy korzystają z polskiego języka migowego, żebyście po prostu wszyscy mieli dostęp do tych słów, do tych inspiracji, żebyście mogli też się odbijać od tego naszego spotkania i gdzieś tam wracać w przestrzeń tych filmów. Nad całością nagrania czuwa Piotr Bartkowski, to też bardzo ważna funkcja, taka zupełnie bardzo ważna i w tej chwili to się prawie już czuje jak na planie filmowym, no bo lista płac podana i w ogóle tych różnych stanowisk jest bardzo dużo. Kaja, wracamy do wakacji. Robert, ty to jesteś naprawdę. To masz dar gadania o tych różnych rzeczach taki, że aż sama przyjemność tutaj. Nie, ja mam wszystko napisane na ekranie. I prawie gdybym widział, to bym z tego wszystkiego korzystał. Kaja, wracamy do wakacji z tego roku. Te wakacje były inne, w całej Europie były inne, ale film, który nas zabiera w wakacje do Toskanii, do Włoch, przedstawia takie wakacje, do jakich przyzwyczailiśmy się i o jakich chyba jednak tęsknimy. Poczułaś takich troszeczkę ducha wakacji, kiedy oglądałaś te włoskie wakacje? Tak, jest tam scena, w której główny bohater po pierwszej nocy spędzonej w tym toskańskim domu wychodzi na zewnątrz i przed nim rozpościera się po prostu ta panorama, która zresztą tam później wraca. Również w tym filmie jest skomentowana przez postać ojca granego przez Liama Neesona jako właśnie taka idealna toskańska panorama. Więc wszystko w tym filmie jest takie bardzo jak z turystycznego podróżniczego folderu. No ale tak, miałam taki moment, kiedy on spojrzał na ten widok, ja też wzięłam taki głęboki wdech i sobie pomyślałam, no tak, jak głównie takie widoki w tym roku, to jednak na ekranie, a chciałabym tam być. I zresztą, wiesz, jestem wielką fanką filmów Luki Guadagnino, czyli Call Me By Your Name, czyli Tamte Dni, Tamte Noce. I jednak chciałabym się wybrać, kiedy już będzie można, na taką wyprawę do Włoch śladami tego filmu chociażby. Mam na myśli film Guadagnino, który zresztą też wszystkim bardzo polecam. No a poza tym tak, no wycieczka jednak. A poza tym wiesz, no w tym filmie jest jednak tak, że sam ten wyjazd do Włoch i te włoskie wakacje są właściwie pretekstem i tylko tak się złożyło, że akurat bohaterzy tam jadą, ale jednak cała ta historia ma taki głębszy wymiar i opowiada jednak o tej relacji między ojcem a synem i
o jeszcze paru innych rzeczach, nie? Więc za chwilkę do tego przejdziemy, ale super, że to poruszasz, Kaja, bo ja tak się zastanawiałem, kiedy oglądałem ten film, tak sobie myślałem, włoskie wakacje, no nie sposób nie oglądać tego filmu i nie mieć na myśli innych tytułów, które się tak w sposób oczywisty kojarzą. I tak oglądałem to wszystko i oglądałem, tak sobie myślałem, matko, przecież to by się mogło odbywać w każdym jednym rejonie świata, a zostało to umieszczone we Włoszech. Czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat tam? Wiesz co, no wydaje mi się, że akurat tutaj, dlaczego akurat tam? No Toskania ma jednak taki swój magnetyczny klimat, a poza tym też, tak jak sam powiedziałeś, ona się bardzo filmowo kojarzy. Jest co najmniej kilka filmów, których akcja w ostatnich latach tam się toczyła. Był taki film, którego tytułu teraz nie pomnę, ale myślę, że każdy może go sobie sprawdzić. Z Diane Lane, która też uciekała do Toskanii. Tam chyba nawet Toskania była w tytule. Pod słońcem Toskanii? O, pod słońcem Toskanii. No widzisz. I to jest, wiesz co, mam takie wrażenie, że jeśli coś się w filmie przyjmie jako lokacja, to kolejni twórcy trochę się pod to momentami podczepiają z jakiegoś konkretnego powodu, który jest też związany z popularnością innych filmów. Bo myślimy czasami o gatunkach filmowych, że to tylko te klasyczne rzeczy typu musical, komedia, horror czy kryminał, ale gatunki filmowe dzisiaj to jest właśnie filmy, których akcja toczy się w Toskanii, albo filmy z danym aktorem, powiedzmy filmy, takim mocnym przykładem będzie Bruce Willis w latach 90., bo widzieliśmy jego nazwisko na liście płac i od razu wiedzieliśmy, jaki to będzie film, prawda? Więc jakby gdzieś to jest taki czy gatunek, czy cykl produkcyjny, który jeśli się jeden film cieszył dużą popularnością, to znaczy, że warto w to zainwestować i tak myślą często też producenci filmowi. Dlatego takich filmów jest co najmniej kilka, no ze względu po prostu na to, że to jest temat, który się sprzedaje. No a poza tym słuchaj, no słońce, makaron, wino, piękne stare domy i te krajobrazy, raczej dobra pogoda. No jednak każdy z nas gdzieś, jeśli ma już uciekać, to jednak w takie rejony. Zdecydowanie, jak najbardziej. Ja tak sobie myślałem, kiedyś w ogóle spędziłem bardzo fajne, prawie 3 tygodnie w Toskanii i ogromnie lubię wracać do tego, do tamtego czasu. Zresztą ten film też jakby mnie skłonił do tego, żeby ponownie pomyśleć o tej Toskanii, bo to też jest taki powrót do przeszłości, prawda? To się niby odbywa w jakimś tam momencie, ale wszystkie sprawy, które są dyskutowane, cały czas, prawie cały czas jest przeszłość. Tak, no to jest jednak ten anglojęzyczny tytuł Made in Italy tutaj trochę nam daje wskazówkę, że to jednak jest o tym, że ten chłopak się w owym domu wychował, że jego rodzice tam mieszkali, że doszło do tragedii i że trzeba się jakby z tą przeszłością, a tutaj jest trochę tak przeszłość równa się dom, trzeba z tą przeszłością coś zrobić, albo ją zostawić, zamknąć na 4 spusty i sprzedać innym, albo może spróbować z nią jakoś się oswoić. I to zdecydowanie też jest film o tym. I tutaj ta historia jest w ogóle, ona się rozgrywa właściwie nie tylko w warstwie filmowej, ale też w warstwie takiej metafilmowej. Nie wiem, czy ty wiesz, jaki tutaj jest kontekst tego filmu, bo to jest dosyć mocna rzecz. Nie wiem, czy miałeś okazję. No to chyba nie wiem, a jeżeli wiem, to boję się skompromitować, zaproponować coś innego, więc zostawiam ci pole. To sytuacja jest taka, że w tym filmie główne role grają Michael Richardson i Liam Neeson, którzy prywatnie są ojcem i synem. I grają tutaj ojca i syna, którzy radzą sobie z traumą po odejściu tragicznym żony i matki, prawda? I to samo wydarzyło się w ich życiu, bo Natasza Richardson, która była partnerką życiową Liama Neesona i matką tego aktora, kilka lat temu zginęła w nieszczęśliwym wypadku. No to jest trochę też próba zmierzenia się z tym wydarzeniem za pomocą opowiedzenia tego w kontekście filmowym, więc to jest dosyć dużo. Gdzieś tutaj się włącza taki, ja tak się oglądam, bo na kanapie za mną siedzi kot i coś tam się bawi już. No jest to jednak taka sytuacja, w której ojciec i syn w prawdziwym życiu stają się ojcem i synem na ekranie, żeby się zmierzyć z tym trudnym doświadczeniem. No to jest jednak taki kinoterapeutyczny wymiar. W różne strony można z takimi historiami iść i to się zresztą często zdarza, że twórcy albo aktorzy, ale też często reżyserzy opowiadają historię o swoim własnym życiu
przekuwając to, co prawdziwe, te prawdziwe emocje, fikcyjne historie też po to, żeby no, poradzić sobie, zostaw kmicic, przepraszam, żeby poradzić sobie z tymi trudnymi wydarzeniami. Tak tutaj trochę jest. Szczególnie, że dla tego młodego aktora kmicic zostaw. Przepraszam was, bo tutaj... Jakby w ogóle jest znakomicie, takich widzów też zapraszamy. Tak, tak, tak. On po prostu, jak ja jestem na Zoomie, to on się nudzi i od razu chce współdziałać. W każdym razie, dla tego młodego aktora to jest debiut w ogóle, więc on tutaj pod skrzydłami swojego ojca, który jakby nie było, jest wybitnym, zasłużonym aktorem, mierzy się z takimi rzeczami, które no, są bardzo trudne. Także gdzieś to tutaj warto o tym filmie wiedzieć. Szczególnie, że sama ta rodzina, z którą mamy tutaj do czynienia, no to jest jedna z takich dynastii filmowych, bo z jednej strony Liam Neeson, z drugiej strony Natasha Richardson, która w ogóle jest córką Vanessy Redgrave, wybitnej brytyjskiej aktorki, i Tonego Richardsona, reżysera. Więc to wszystko się tutaj ze sobą bardzo mocno układa i ten film staje się takim właściwie no, takim wydarzeniem nie tylko filmowym, ale rodzinnym również. Powiem ci, że uwielbiam z tobą rozmawiać. Ja czułem, że się czegoś dowiem, ale nie wiedziałem, że to będzie aż taki kaliber. Nie wiem, czy było widać tutaj na kamerze, jak szeroko mi się otwierały oczy. Było. To koniecznie w tym momencie, nie mogę ci nie zadać tego pytania w takim razie. Kiedy ich oglądałaś i wiedziałaś to, co wiedziałaś, bo ja na przykład tego nie wiedziałem. Miałaś takie poczucie, że gra dwójka aktorów, czy gra jednak ojciec i syn? Ja sobie akurat, wiesz co, ja jestem z tych krytyczek filmowych, które nie lubią za wiele czytać przed filmami, więc ja do filmu podeszłam tak na surowo, nawet nie sprawdzałam, o czym za bardzo on jest. Wiedziałam, że będziemy o nim rozmawiać, więc go po prostu obejrzałam, a całą tę historię sobie czytałam później. I może to jest lepiej wiedzieć to po filmie, chociaż przypuszczam, że wiedzieć to przed filmem pozwala właśnie spojrzeć na to z tej perspektywy, o której mówisz. No ale kiedy mamy tę scenę, gdzie dosyć mocno emocje między postaciami dochodzą do głosu, kiedy na przykład jest taka, nie zdradzając zbyt wiele, jest taka mocna scena w pokoju, który był przez wiele lat zamknięty i w ogóle te wszystkie sceny związane z tym domem, tam się okazuje, kiedy się poczyta właśnie o historii Neesona i Richardsona, to tam jest też tak, że oni mieli taki rodzinny dom, tyle że we Francji, i też jeżdżenie tam jest dosyć trudne, więc to wszystko ze sobą się bardzo mocno klei, szczególnie, że pomysłodawcą tego projektu, znaczy scenariusz przyniósł ojciec synowi, mówi: słuchaj Mikael, weź przeczytaj tutaj to, bo być może to będzie interesująca dla ciebie historia, więc jak najbardziej myślę, że dla nich to było takie, i to widać w tym filmie, szczególnie no, w tych scenach między tymi dwoma postaciami. I zresztą można grę aktorską tego młodego aktora oceniać może tak, że no, gdzieś w tych scenach z Liamem Neesonem, no to on znika, nie? Że jednak Neeson to jest tak mocny aktor, ale z drugiej strony, kiedy gra się trochę swoje własne życie, myślę, że tutaj można gdzieś taką, znając tę historię, mieć taką większą wyrozumiałość dla niego, że to jest początek jego aktorskiej drogi, i to od razu z takim mocnym tematem. Taką wiwisekcją, nieprawdopodobne. No szczególnie, wiesz, ja tak jak oglądałam ten film i teraz jak poznałam tę historię, to sobie myślałam o tych innych filmach, gdzie takie rzeczy się dzieją, i jak trudno jest taki film, gdzie to jest wszystko tak niesamowicie autentyczne i prawdziwe jednocześnie, jak trudno to oceniać, nie? Bo był w zeszłym roku taki polski film, zresztą u mnie bardzo wysoko w stawce filmów roku, Mowa ptaków Ksawerego Żuławskiego, który był przecież o pożegnaniu z ojcem Andrzejem Żuławskim. Tam Sebastian Fabiański trochę się wcielał w samego Ksawerego. Tam Daniel Olbrychski był z kolei ojcem takim odchodzącym też. No i tam też było bardzo dużo emocji takich, które do filmu wchodziły z zewnątrz. I kiedy jeszcze to było w takiej sytuacji, że z jednej strony Ksawery Żuławski stracił ojca, z drugiej Sebastian Fabiański w podobnym czasie, więc oni bardzo grali te swoje rzeczy i film był dla nich takim mocnym punktem odniesienia, żeby sobie poradzić z tymi trudnymi sprawami. I to też jest taki film, który trudno osobom z zewnątrz, ja wiem, że no, kino to kino, nie? Filmy to filmy, możemy zawsze o nich gadać, ale jest taki pewien etap i taki element tej historii, który ciężko jest
tak jednoznacznie powiedzieć, a to jednak jest nieudane, albo to jest jednak udane, skoro to jest tak bardzo o tych ludziach, nie? Czy w tym momencie takie czyste narzędzia badawcze chyba się troszeczkę nie sprawdzają, a to wiem z gruntu literatury, no bo co zrobić, kiedy historia opowiadana na kartach literackich nie jest jednak fikcją, chociaż jest ubrana w fikcję. Co wtedy zrobić? Czy co można powiedzieć? Czy na pewno, no tu bardzo wiele wątpliwości. A powiedz mi, ja Mowy ptaków oczywiście nie widziałem. Oczywiście, no niestety nie widziałem, ale sobie wrócę, już sobie zanotowałem. Natomiast jeszcze jedna rzecz bardzo, bardzo ważna, bo mówisz tutaj o tych emocjach. Ja tak jak oglądałem ten film, tak sobie myślałem i poznawałem te jego kolejne wątki, tak sobie myślałem, Rety w tym całym w ogóle, w tych takich różnych sprawach, on jest bardzo spokojny, nawet te emocje, to wszystko jakoś jest tak utrzymane na takiej dużej rezerwie. No tak, to jest, tutaj się pojawia pytanie, bo jednak w sumie rozmawiamy tutaj na takim polu krytyki filmowej. Czy musimy aż taką taryfę ulgową wobec tego filmu stosować? Czy może tam jednak James Darcy jako reżyser i scenarzysta może nie do końca też to wszystko oddał tak, jak byśmy może oczekiwali? Bo dużo w tym filmie jednak jest różnego rodzaju klisz i takich bardzo oczywistych rozwiązań. Więc te niedociągnięcia, czy scenariuszowe, czy może właśnie aktorskie, gdzieś tutaj warto mieć z tyłu głowy. Ale ja się staram o kinie myśleć tak, że nawet jeśli film czasami jest może nie tak w 100% satysfakcjonujący na każdym poziomie, no to wnosi coś interesującego i można o nim rozmawiać przynajmniej na kilku planach. No to z jednej strony mamy ten plan autobiograficzny, nazwijmy, prawda? Że aktorzy grają właściwie swoje emocje i to jest bardzo o nich i to jest dla nich istotne i taki terapeutyczny gdzieś jest. A z drugiej strony też interesujące jest to, że ten film jednak też opowiada o takiej historii poszukiwania jakby trochę alternatywnego życia. Bo zwróćmy uwagę, że ten główny bohater pracuje w galerii ze swoją byłą partnerką i wydaje mu się, że to jego życie właśnie jest takie bardzo, że to chce robić, nie? Że ten świat sztuki gdzieś tutaj też jest punktem odniesienia, ale nagle się okazuje, że ta wyprawa do Włoch otwiera trochę inne pole dla niego i że to może być dla niego lepsze i ciekawsze i że to, co mu się wydawało na temat swojego życia, może zweryfikować dzięki jakby trochę innemu sposobowi funkcjonowania na co dzień w tych Włoszech właśnie. No ja to tak sobie o tym myślę, że to jest ciekawy punkt odniesienia chociażby z tej perspektywy, w jakiej teraz jesteśmy, że nasze życie przez ostatni rok właściwie bardzo inaczej wyglądało od tego, jak funkcjonowaliśmy wcześniej i część osób z tego wyciąga dużo negatywnych dla siebie rzeczy, ale są też takie, które możemy wyciągnąć pozytywne. Dzięki temu, że mamy, jakby, że otwiera się jakby to nowe pole. Więc też myślę o tym, że to jest ciekawe. Jak nigdy nie wiemy, gdzie możemy znaleźć coś dobrego dla nas. I ta historia trochę też o tym jest, że ten wyjazd niby tylko po to, żeby sprzedać dom, okazuje się właściwie wejściem w jakąś nową rzeczywistość dla wszystkich, gdzie ta przeszłość i trauma nie znika, ale znajduje jakieś swoje nowe miejsce, takie do zaakceptowania, a nie do zatrzaśnięcia na cztery spusty. Bo też ta metafora, ty mówiłeś o tym, o tej przestrzeni, no a jak my popatrzymy na ten dom, który po prostu z takiej rudery staje się piękną toskańską willą, w której ktoś może jeszcze będzie szczęśliwy i to niekoniecznie obcy, no nie jest to jakaś negatywna wizja jednak, nie? Nie, no nie najgorsza. Tak sobie słucham tego, co ty mówisz i tak sobie myślę, tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą taką nadzieję wlewaną w serducho, to coś tutaj się udało. A może po prostu jak się patrzy na świat przez kliszę Toskanii, przez toskańskie słońce, to inaczej się to nie może, po prostu się to nie może układać. Kaja, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Podsypiałaś podczas tego filmu? Bo na wakacjach czasami człowiek, wiesz, tak jest nasycony tym wszystkim, że w pewnym momencie zasypia. Nie, wiesz co, nie. To był taki film i tak o nim też myślę, że to jest taki feel good movie. To jest też określony gatunek jak najbardziej, czyli filmy, po których, w trakcie oglądania których i po których mamy poczuć się ciutkę lepiej,
niż wcześniej, a ja sobie go oglądałam, wiesz, na rzutniku w domu, leżąc pod kocem i się czułam, jakbym była pod dwoma kocami, bo ten film też był takim kocem trochę. Oczywiście potem trzeba wstać i zabrać się za inne rzeczy, ale gdzieś ten walor kina bardzo doceniam i czasami właśnie te ciepłe, to ciepłe toskańskie słońce mnie cieszyło bardziej tak, że jedno oko to krytyczne byłam w stanie momentami przymknąć, no ale tak bym to powiedziała. Przysypiać nie, bo ja nie śpię na filmach. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Super, bardzo proszę. No tak, trudno spać w pracy, potem szef może być zły, jeżeli jest szef. Nie, dlaczego się o to pytałem? Jestem sama, więc ja siebie bardzo pilnuję. Właśnie. Dlaczego się o to pytałem? Bo prawdę mówiąc, oglądałem ten film i miałem takie poczucie, taki chill out, taki relaks, tak naprawdę, tak w ogóle wszystko znakomicie. Ten feel good movie zdecydowanie, w ogóle bardzo mi się to podoba i też sobie zapisuję, że coś takiego istnieje. A potem poczytałem recenzję. I niektórzy właśnie mówili o takim gdzieś tam dłużyznach, powtórkach itp. itd. I tak sobie stwierdziłem, rety, chyba oglądaliśmy inne filmy, mimo wszystko. No widzisz, ale to jest wszystko kwestia po prostu jak najbardziej subiektywna. Ja się nauczyłam tego w latach tej pracy, że to, że ja uznaję, że jakiś film jest nudny, że są w nim dłużyzny albo że są klisze i że mnie to w ogóle nie cieszy, że jestem znudzona, nie śpię, bo nie śpię, ale że to nie dla mnie, to nie znaczy, że dla kogoś to nie może być cenne i istotne. To są tylko kwestie opinii i perspektyw. I jednak kino całe szczęście jest takim polem, na którym się spotkać mogą wszyscy ze wszystkimi. I te osoby, które temu filmowi dały 3 gwiazdki na przykład i osoby, które dały temu filmowi 8 gwiazdek, bo znam i takie, i takie. Więc to jest bardzo interesujące, jak różne perspektywy się mogą ścierać w przypadku takiego filmu jak Włoskie wakacje. Genialnie. Chciałam bardzo, żeby to wybrzmiało, bo tak, od czasu premiery Włoskich wakacji już troszeczkę minęło, parę miesięcy minęło, parę artykułów się pojawiło na ten temat w internecie. Ostatnio mamy troszkę więcej czasu, może przynajmniej niektórzy, na to, żeby chodzić po tych stronach i ktoś z Państwa mógł trafić na te recenzje niezbyt przychylne. To, co powiedziała teraz Kaja, niech to będzie dla Was wszystkich przewodnikiem. Dajcie szansę sobie sami obejrzeć ten film, bo może być to zupełnie inny odbiór. Jeżeli Wasz odbiór nie będzie się zgadzał z tymi recenzjami, wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Bo takie też bywają wakacje, prawda? Każdy przeżyje je troszeczkę inaczej. Jasne, i ktoś jedzie w jedno, dwie osoby jadą w to samo miejsce i ktoś powie, ale nuda, a inni powie, rewelacja. Więc wszystko kwestią opinii, jasna sprawa. Drodzy Państwo, zabieramy ze sobą na seans słońce, zabieramy ze sobą kieliszek wina. Wystarczy? Wystarczy kieliszek. Za dużo nie można podczas filmu. Ja na ten temat nic nie wiem. Nic. Zabieramy ze sobą koniecznie. Na wakacje fajnie jest wyjechać z kimś obok. Można zabrać ze sobą pasażera, pasażerkę. Zapraszamy. Oglądajcie razem z nami Włoskie wakacje, bo to dla Was zostało przygotowane. Film jest w wersji z audiodeskrypcją. Jest oczywiście w wersji z napisami dla osób niesłyszących. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Dziękuję. Kaja Klimek była dzisiaj naszym gościem. Dzisiaj i każdego jednego dnia, kiedy wrócicie do tej rozmowy, Kaja nadal będzie waszym gościem. Bardzo dziękujemy. Alicja Szurkiewicz tłumaczyła. Dziękuję. Piotr wszystko nagrywał. Dziękujemy. Zapraszamy do Włoch, do Toskanii na bardzo słoneczne wakacje w domu, który... Tak, rozpędziłem się. To tyle może. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.